Witam serdecznie na meczowej konferencji prasowej. Trener gości pan Rafał Górak, trener gospodarzy Dominik Nowak. Proszę tradycyjnie o krótkie podsumowanie meczu trenera gości na początek. Gratulacje dla Świnoujścia za zdobycie 3 punktów. Wydaje mi się, że wcale nie musieliśmy tego spotkania przegrać, ale cóż, widzi się to, co jest w ramce. Paru z moich zawodników zachowało się karygodnie przez te fragmenty gry. I niestety jest to taki, a nie inny wynik. Co tu dużo powiedzieć? Jest to bardzo przykre, ale za dobrą grę momentami wyrównaną na pewno z momentami przewagi w polu punktu się nie dodaje i dlatego my tych punktów dalej niestety nie mamy. Ja mam nadzieję, że w tych meczach, które teraz przed nami rywalami bezpośrednio z Ołtaweli będziemy te punkty zdobywać. Po tych 7 wygranych powiem przewrotnie, że dzisiaj był niezwykle ważny moment. Dla mnie szczęśliwy, bo tracimy bramkę, którą wcześniej czy później musieliśmy stracić. To nie jest tak, że coś trwa wiecznie. I ta bramka wpadła i dzisiaj najważniejsze, że zespół przegrywając do przerwy 0-1, bo tam bramkę straciliśmy na 0-1. Potrafił się podnieść. To jest cenniejsze i najważniejsze. I tu chwała zawodnikom, bo nieśli duży ciężar, wychodząc na tą drugą połowę. Wiemy, jakie są już oczekiwania wobec mojego zespołu. Ja również chcemy temu podołać. 3 bramki, mecz stojący na bardzo wysokim pierwszoligowym poziomie. Chciałbym też i pochwalić przede wszystkim drużynę GKS-u Katowice również za to, jak zagrała to spotkanie. Jest to bardzo dobry zespół, który dobrze operuje piłką i zespół, który w moim przekonaniu, i to mówię tutaj nie tylko dlatego, że dobrze znam się z Rafałem, ale widzę to kątem szkoleniowca, zespół, który będzie te punkty zdobywał. Ja na koniec tylko jeszcze raz chciałbym podziękować i pogratulować naprawdę zawodnikom, przede wszystkim dzisiaj zawodnikom, za postawę od pierwszej do ostatniej minuty, za zaangażowanie i na koniec jeszcze duży plus dla kibiców. Piękne wsparcie, nie przy wyniku 3-0, wtedy wszyscy są zadowoleni, ale przy wyniku 0-1 byli z nami. Dziękuję jeszcze raz wszystkim kibicom w Świnoujściu.